Cześć, z tej strony Kornel Witkowski. Łyżwiarstwo figurowe uprawiam od 13 lat. Jestem kadrowiczem Polski, a także reprezentantem naszego kraju na arenie międzynarodowej. Między innymi na takich zawodach jak Grand Prix juniorów, na których występowałem 6 razy, a także na Mistrzostwach Świata Juniorów, na których występowałem 2 razy. Oprócz tego jestem wielokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów, a także młodzieżowców i seniorów. Skokiem w marzenia dla mnie byłaby kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie, którą mogę zdobyć we wrześniu tego roku na zawodach w Oberstdorfie. Oprócz tego w tym sezonie czekają mnie takie zawody jak Mistrzostwa Europy Seniorów i Mistrzostwa Świata Seniorów. Mam bardzo duże szanse na zdobycie dobrych wyników i na kwalifikację olimpijską, ponieważ zrobiłem bardzo duży postęp od ubiegłego sezonu. Udało mi się wykonać skok, którego nikt jeszcze w Polsce dotychczas nie wykonał. Mowa tutaj o poczwórnym lucu. W Europie wykonuje go niewielu zawodników. Wiem, że dzięki ciężkiej pracy z moimi trenerami, Dorotą i Mariuszem Siutkami, oraz wsparciu najbliższych i pomocy ze strony Fundacji Moniki Pyrek, jestem w stanie spełnić swoje sportowe marzenia.